Piotr Gąsowski trafił do szpitala. Jaki jest jego stan? Dla Piotra Gąsowskiego najbliższe dni będą oznaczały walkę o powrót do zdrowia. Zakażony koronawirusem aktor trafił bowiem do szpitala, w którym został podłączony do urządzenia z tlenem ułatwiającego oddychanie. Jaki jest jego stan? Gąsowski miał tak duże problemy z oddychaniem, że wezwał pogotowie. Ratownicy medyczni od razu podłączyli go pod maskę z tlenem. Zanim gwiazdor trafił do szpitala, zdążył jeszcze zamieścić na Instagramie dwa krótkie nagrania, w których wyjaśnił, jak się czuje. Dzień dobry Państwu, w końcu mnie też powalił COVID, ale jeśli chorować, to tylko z taką cudowną ekipą, która tutaj przyjechała, powiedział Gąsowski, wskazując na parę ratowników medycznych udzielających mu pomocy. Potem napisał, że jest już w szpitalu, gdzie zapewniono mu odpowiednią opiekę. Jego stan jest stabilny, a aktor jest przekonany, że to zasługa dwóch dawek szczepionki, którą przyjął. Uwaga, to nie jest relacja sponsorowana, ale dlatego, że jestem zaszczepiony, przechodzę to w miarę łatwo, w przeciwieństwie do niezaszczepionych pacjentów. Widzę to teraz wokół mnie relacjonował aktor. Wąsowski wielokrotnie w social mediach popierał szczepienia i namawiał innych, by się na nie zgłaszali. Krytykował jednak te osoby, które się zaszczepiły nie z troski o zdrowie swojej, innych, ale po to, by wziąć udział w loterii z nagrodami. Chcecie szczepcie się? Nie chcecie? To się nie szczepcie. Zamierzam jednak wyrazić swoją głęboką dezaprobatę dla tych, którzy nie chcieli się zaszczepić, ale jednak zmieniają nagle swoją decyzję w zamian za nagrody. Nie rozumiem i nie szanuję zmian decyzji, które są wynikiem czystej chciwości. Takie wybrane to jest dopiero obciach, to jest dopiero wstyd. Pisał na Instagramie.